Star Sector! Muszę przyznać, to było bardzo dobre przejście do następnego filmiku. Jeśli ktoś ogląda na playliście, to po prostu super. W poszukiwaniu gier, które by były satysfakcjonującym porównaniem do Starfielda, postanowiłem znaleźć coś takiego wymagającego, coś trudnego, co będzie takim challenge'em kosmicznym dla przeciętnego fana science fiction. Więc znalazłem taką grę, którą... Y którą w ogóle nikt jeszcze nie recenzował w Polsce. Co najmniej nie znalazłem osoby, która zrobiła jakąś konkretną recenzję tej gry. Więc jako pierwsza osoba w Polsce, która będzie to recenzować, chcę tylko powiedzieć pierwszy. <laughs> Więc bez większych ceregieli, coś hardkorowego, nie dla każdego. Space Age w spor, ale dla dorosłych. Panie i panowie, Star Sektor. Star Sector jest rozbudowanym symulatorem kosmicznym, w którym gracz wciela się w rolę kapitana okrętu i rusza na podbój wszechświata. Tytuł nie narzuca konkretnych celów i stawia na swobodę rozgrywki. Za produkcję odpowiada studio Fractal Softworks. Fractal Softworks, z tego co udało mi się tam wyczytać, to jest no, jednoosobowa drużyna, która zrobiła na przestrzeni lat naprawdę dobrą gierkę. 2D izometryczne po prostu mua, na jedną osobę Top. Świat przedstawiony w grze jest niezwykle rozbudowany. Akcja gry ma miejsce w 206 cyklu, czyli jakiś rok 3126, w ramieniu Perseusza, jednym z czterech głównych ramion drogi mlecznej. Jest to jeden z wielu sektorów, które ogarnęła niekończąca się wojna o zasoby, spowodowana odcięciem od reszty kosmosu. W odległej przeszłości ludzkość władała dużą częścią drogi mlecznej. Całością imperium zwanego domeną człowieka zarządzała Rada, która miała swoją siedzibę na Starej Ziemi. Terytoria pod jej kontrolą zostały podzielone na szereg sektorów, sprawne przemieszczanie się między nimi było możliwe za sprawą specjalnych bram. Pewnego dnia wszystkie bramy znajdujące się w sektorze zostały zamknięte, a wszystkie łącza komunikacyjne do domeny człowieka zostały zerwane. Brak kontaktu z resztą imperium w połączeniu z niewystarczającymi zasobami żywności poskutkowały wybuchem wojny między planetami. Właśnie do takiej rzeczywistości trafia gracz. W takim największym skrócie my, gracze, obejmujemy kontrolę nad statkiem kosmicznym, potem nad całą flotą, i potem nad całym imperium bez spoilerów. W czasie swojej przygody możemy dołączyć do szeregu różnych frakcji, m.in. organizacji o nazwie Hagemonia, podającej się za duchowego następcę domeny człowieka. Możemy też dołączyć do korporacji Tachion. Star Sector jest symulatorem z proceduralnie wygenerowanym kosmosem, co daje nam możliwość na nieograniczoną rozgrywkę. Gracz zasiada za sterami jednego z szeregu dostępnych w grze okrętów. Wśród których znaleźć można m.in. krążowniki, fregaty oraz myśliwce. Każdy z nich ma swoje unikalne właściwości, które wpływają na sposób rozgrywki. Jak w przypadku każdego Science Fiction, gdzie mamy statki kosmiczne, możemy modyfikować nasz statek, w przypadku Star Sector możemy dodawać nowe bronie. To w sumie tyle, jeśli chodzi o modyfikację statków. Coś, co jest ciekawe i jednocześnie coś, co bardzo rzadko występuje w grach science fiction, jest to, że nasze statki, które możemy zakupić, możemy znaleźć, możemy naprawić, możemy ukraść, nieważne jak, mają swoje własne atrybuty, mają swoje własne cechy, które są albo pozytywne, albo negatywne. Ja najczęściej patrzę na te negatywne, gdyż one najbardziej wykreślają tutaj charakter naszego statku, jednocześnie naszej floty. Po prostu patrzcie, patrzcie na moją flotę. Widzicie ile jest tych czerwonych takich pasków, to wszystko to są atrybuty, przeważnie negatywne. Warto to jest wreszcie przejść do samej rozgrywki. Kontrolowanie statków jest bardzo skomplikowane, co najmniej dla mnie. Możemy na przykład wyłączać transpondery, aby unikać wykrycia przez wrogów lub uruchomić silniki na full power i narazić się na atak ze strony kosmicznych piratów czy agresywnych frakcji. No już jest trzeci raz. TRZECI RAZ! Hmm. Gracz może nie tylko samotnie eksplorować kosmos, ale także stworzyć flotę składającą się z wielu różnych okrętów. W każdym z kontrolowanych statków można zatrudnić swojego własnego kapitana. Podczas eksploracji natrafić można również na szereg wraków i opuszczonych osad, a także innych pozostałości z domeny człowieka, z których możemy pozyskać zasoby oraz różnego rodzaju technologie. Istnieje także opcja przeprowadzenia szturmu na jedną z kolonii. I od razu Wam mówię, nie warto to robić na start rozgrywki. Załóżcie sobie własną kolonię, rozwincie się, zdobędziecie trochę hajsu, trochę żołnierzy, trochę lepsze statki, i dopiero wtedy ruszajcie na podbój. Ja próbowałem i proszę bardzo, nagranie. Jest za mną, chyba. Jak w każdej grze, mamy tutaj drzewko umiejętności, które możemy rozszerzyć poprzez ekspienie. I chyba nie muszę mówić, jak ekspić. Muszę? Żeby expić w grze Star Sector musisz grać. Musisz tworzyć swoją własną kolonię, musisz zniszczyć tutaj parę bandytów, piratów, i inne frakcje, obojętnie, co po prostu graj w grę i tyle. Gracz wraz z postępem rozgrywki gromadzi punkty, które następnie może przeznaczyć na pozyskanie nowych umiejętności. Zdolności podzielone są na cztery kategorie: walka, przywództwo, technologia i przemysł. Walka to jest naprawdę bardzo ważny tutaj element. Postępu gracza. Przywództwo ma swoje silne i słabe strony. Mi osobiście do mojego własnego playstylu yy, jakoś tu nie, nie jest aż tak bardzo potrzebny. Technologia? Powiem tak. Nie chcemy być ludźmi, którzy walczą z innymi ludźmi, którzy mają lepszą broń od nas. A drzewko przemysłu jest dla tych, co chcą po prostu zarobić dużo hajsu, stworzyć swoją własną kolonię, swoją własną frakcję i może, nie wiem, stworzyć domenę człowieka 2.0 czy coś w ten deseń. Star Sector jest w sumie pierwszą ekskluzywnie single-playerową gierką w klimatach science fiction, którą omawiamy. Oferuje dla gracza prawie wszystko, co jest potrzebne do wcielenia się w warlorda, króla piratów, Monkey D. Luffy, przywódcę potężnego stelarnego imperium albo po prostu najemnika który przeżył wiele. Jest to również bardzo wymagająca gierka, która wyssała moje chęci do dalszej rozgrywki. Dopiero po dwóch miesiącach przerwy byłem w stanie kontynuować moją agonalną egzystencję w resztkach pierwszego Dominium. Więc trochę już tutaj sobie opowiedzieliśmy na temat Star Sector. Zrobiliśmy taki overlook generalnej fabuły. Tutaj pokazałem jak się gra. Powiedziałem, że to jest Okrucieństwo grać w tą grę jest bardzo wymagające, nie jestem aż takim hardkorowym graczem, żeby wiedzieć jak to robić. Więc jaka jest moja końcowa ocena? 4,6 na 5. Drzewko moich tutaj ocen. Dla odmiany grafika i muzyka nie mają takiej samej oceny. Grafika 9 na 10, dobrze pasuje do takiego stylu rozgrywki izometryczne, kosmos generowane proceduralnie, takie 2D pixel arty. Proste, fajne, dobre. Jeśli nie wiecie, o co mi chodzi, zapraszam do mojej recenzji. Stadio Valley jest mm, tu, tak? Muzyka 7 na 10. Jest ona dobra, chociaż przydałoby się trochę więcej tej muzyki, trochę bardziej wydajniejszej i żeby było po prostu o wiele, wiele lepsza. Może wypadałoby tutaj wziąć jakąś osobę, jakiegoś kompozytora do tego, żeby stworzył konkretną, super fajną muzykę. Gdyż to, co jest teraz wystarczy, tak? Na indie gierkę jednoosobowej produkcji super, jest to naprawdę bardzo super, ale można zrobić lepiej teraz do czegoś się przyznam e, ocena jaką widzieliście nie była oryginalną oceną, jak e, po raz pierwszy pisałem tutaj przegrałem już swoje pierwsze 100 godzin to ocena była o wiele niższa i to właśnie za sprawą fabuły, dlaczego fabuły? dlatego, że po 100, parunastu godzinach rozgrywki dopiero się dowiedziałem, że jest jakiś main quest, który jest nawet fajny, nawet jeśli go jeszcze nie skończyłem gdyż w gdyż niego gram, jest bardzo ciężko grać w tą grę dla mnie jest to naprawdę bardzo wymagająca rozgrywka ale gram i ten main quest jak na razie jest fajny i dlatego daję pełną ocenę 10 na 10 właśnie dlatego, że Mogłem przegrać 100 godzin rozgrywki na jednym sejwie, nawet nie będąc świadomym tego, że jest jakiś main quest, który trzeba zrobić. Gameplay lupy 10 na 10. Tak jak mówiłem, możemy robić wszystko. Być warlordem, możemy być piratem, możemy tutaj stworzyć swoją własną kolonię, możemy zrobić dominium ludzkości 2.0, możemy, nie wiem, zniszczyć ludzkość, sprawić, żeby tylko sztuczna inteligencja była na, na top yy, Milky Way Galaxy. Możemy dosłownie robić wszystko, dlatego jest 10 na 10. Mi się te Gameplay lupy bardzo podobają, nawet jeśli one są aż tak trudne, że odejściwa mi się czasami grać i po prostu przestaje na 2-3 miesiące grać w tą grę. I wreszcie, cena 10 na 10, jak na grę, która oferuje tak dużo jest. To naprawdę bardzo atrakcyjna cena. Szczególności wypadałoby tutaj wymienić, że nie znajdziemy ją na żadnym GOG, Epic Store, Steamie czy, tam, czy tak dalej. W linku poniżej, w komentarzach albo w opisie, nie jestem do końca pewien czy w opisie mogę dać link do tego, będzie się znajdować strona Star Sectora, gdzie będziemy mogli poczytać trochę więcej na temat developmentu, historii tej gry, jak możemy kupić tą grę. Jest... Ona w przystępnej, dobrej cenie, jak widzicie za mną, nawet ciekawa cena, yy, dlatego daję jej 10 na 10. Za taką ilość rozgrywki, jaką oferuje ta gra, która została stworzona przez jedną osobę, możemy wydać taki, taki skromny hajs, chyba co? Star Sector jest grą naprawdę fantastyczną. Aż boli, jak w nią gram i zapewne będzie was boleć, że w nią gracie, ale. Koniec końców, jak już nauczymy się, w, nauczymy się tych wszystkich schematów, tych gameplay loopów, jak to wszystko funkcjonuje w tej grze, to ta gra jest nawet przyjemna. Mi definitywnie zostało jeszcze bardzo wiele do bycia okrzykniętym mistrzem Star Sectora. Ale tak jak mówię, ta gra mi się naprawdę podoba. I gdyby była trochę prostsza, to może nawet przegrałbym więcej niż 100 godzin, żeby napisać tę recenzję. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, lajka w górę, lajka w dół, subskrypcje, komentarze zawsze. Teraz z nami zawsze odpisuję na wszystkie Wasze komentarze, nieważne jak ciekawe one są, bądź chore psychicznie. Ale, ok, bez większych ceregieli się mandero. Jestem pierwszą osobą w Polsce, mi... Z tego co widziałem po ekstensywnym researchu, gdyż chciałem sobie tam trochę pooglądać tego gameplayu na początku, nie znalazłem nikogo w Polsce, kto nagrał recenzję, jakąś konkretną recenzję Star Sectora. Więc.